Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Gawlikowska, naszym gościem. Myślę, że przedstawiać wielu osobom w Cieszynie pani nie trzeba specjalnie, ale powiem tak, polonistka z wieloletnim stażem, bo tak tutaj określają na początku wszystkie książki. Czy możemy zdradzić ten staż i gdzie pani uczyła? Oczywiście. Szkolny staż 40 lat. W różnych typach szkół, od podstawowej począwszy, przez zawodową, przez technikum, przez liceum. Nie dane mi było zostać kimś na uniwersytecie. Ale Uniwersytet Trzeciego Wieku jest po części związany trochę z panią, ale do tego dojdziemy. Dobrze? Tak jest, oczywiście. Najdłużej pracowała pani w liceum imienia Kopernika. 30 lat. Tak jest. Czy tęskni pani za szkołą, za uczelnią? Tęsknię. Tak? Bardzo. A za czym? Bardzo. Tęsknię za młodzieżą. Tęsknię za tą atmosferą, która jest w szkole, która była, ja nie wiem jaka ona jest w tej chwili, bo jestem na emeryturze 15 lat. Po prostu tęsknię za kontaktem takim myślowym, ale też emocjonalnym z młodymi ludźmi. I tego mi brakuje, przyznam szczerze, chociaż w tej chwili mój starszy wnuk dorasta do takiego etapu, powiedzmy, bycia już prawie licealistą, bo kończy 8 klasę, więc z nim można też już porozmawiać, powiedzmy, jak z licealistą. Co nie znaczy, że nie miałam też dobrego kontaktu z uczniami w szkole podstawowej. Mhm. Teraz ma pani więcej czasu na czytanie książek. Tak. Na podróże. Mam tutaj taką książkę, która ma taki tytuł jak Pół wieku babskich spotkań i przyjaźni. O co chodzi z tymi spotkaniami babskimi? Ta książka powstała w 2015 roku z okazji półwiecza spotkań towarzyskich koleżanek, nauczycielek z liceum Kopernika, ale nie tylko, które rozpoczęły te spotkania w roku 65, jak z tego wynika. I one trwają do dzisiaj. W tej chwili jest nas 7. Te spotkania mają swoją dokumentację. To są 3 księgi pamiątkowe. I nas właśnie z tych ksiąg pamiątkowych zredagowałyśmy tą książkę na 50-lecie. Te spotkania to są to typowe spotkania towarzyskie. Najpierw były w domu z obiadem, z podwieczorkiem, jeszcze wcześniej czasami też z drugim śniadaniem. Teraz coraz częściej już w restauracjach. Niemniej jednak to trwa i to jest bardzo dobre. Z tego trwania narodziły się podróże. Te podróże rozpoczęły się w roku 1998 od pierwszej podróży do Bawarii, do miejscowości Berchtesgaden i trwają, można powiedzieć, do dzisiaj. To znaczy do dzisiaj. W zeszłym roku byłyśmy w Tyrolu. Było tych podróży 12 i to były podróże w Alpy bawarskie i austriackie, więcej austriackich, raz też w Alpy słoweńskie. Co jest charakterystyczne, że to są tak zwane podróże babskie. Znaczy rzadko kiedy towarzyszył nam jeden czy dwóch panów, bardzo rzadko, może ze 2-3 razy. A poza tym to jeździmy same kobiety. Logistyka tych podróży jest zawsze taka sama. Szukanie najpierw regionu, oczywiście w porozumieniu z tymi, które będą podróżowały. Potem szukanie kwatery takiej na emerycką kieszeń. Uda się, jeżeli po prostu włoży się w to trochę pracy, oczywiście z internetem. No i potem wyjazd, potem już sama logistyka wyjazdu, najpiękniejszy jest ten czas oczekiwania. Jedziemy, zabieramy to i to, prawda? Każda ma swój przydział czynności na miejscu, mianowicie no,
jedna zajmuje się śniadaniem, druga obiadem, trzecia kolacją. Ja jestem od kuchni zwolniona, ponieważ prowadzę. Oczywiście. Fantastyczne były te przygody, one są opisane też. Właściwie każda z nas pisze i myślę, że warto byłoby, zebrawszy te wszystkie historie, wydać taką niedużą na ten temat też książkę. Ale to nie tylko za granicą, bo w Polsce też. Właściwie... To odsyłamy, przepraszam, że przerwę. Proszę? To odsyłamy do zobaczenia do tej książki. Tam oczywiście. Jest również tomik poezji pani. Wiem, że pani też pisze. Ale może, bo tutaj widzę, że w 97 roku pani Joannie z ogromnym podziwem i sympatią Olga Tokarczuk. Tak. Czyli już 20 lat temu pani wiedziała o Oldze Tokarczuk i polecała jej twórczość młodzieży. Tak, i przyznam się z pewną dumą, że w tej chwili moje absolwentki dziękują mi na Facebooku, że już w czasach szkolnych wiedziały o przyszłej noblistce. To jest bardzo miłe. Pani miała autorski program. Miałam autorski program zajęć fakultatywnych, zaakceptowany przez dyrektora bez większych problemów, ponieważ ufał po prostu, że zrobię to tak należy. I w związku z tym to było bardzo proste, bo myśmy na zajęciach fakultatywnych czytali fragmenty powieści pisarzy polskich i zagranicznych. Dlatego to się nazywa Przeboje prozy XX wieku. Współczesność najbardziej interesuje tak, pani. Tak, oczywiście, ponieważ ona no niestety jest trochę w tak zwanym kanonie zaniedbana. Za dużo jest starej literatury, za mało współczesności. I stąd z tych właśnie zajęć powstała z inicjatywy i z wielkiej, powiedzmy sobie, z wielkiego namawiania przez doktora Stanisława Bortnowskiego, niestety świętej pamięci, powstała ta książka. I wiele osób, wiele młodych nauczycieli korzysta z pomocy dydaktycznych, które są pani autorstwa. No to ja się cieszę z tego. Tak jest. Ja się cieszę, ponieważ no... Takim zadaniem nauczyciela między innymi jest pomagać innym. Przede wszystkim. I wie pan, panie redaktorze, co mnie najbardziej cieszy, że z naszej szkoły wyszło bardzo wielu ludzi, którzy kształtują kulturę Cieszyna. Bo weźmy na przykład prowadzącą już w tej chwili od 22 lat prowadzącą festiwal na granicy, prawda, Jolę Dygoś, maturzystka Kopernika, od dłuższego czasu prowadzący kino Marek Mędrok. Jakim uczniem był pan Marek Mędrok? Dobrym. Niewybitnym, ale dobrym, ale pasjonatem, bo on już w szkole prowadził klub filmowy Fafik. I to cieszy. I to cieszy, że jest dalej. I ponieważ w tej chwili, prawda, powstaje kino konkurencyjne, powstało już kino konkurencyjne. To mamy nadzieję, że kino Piast będzie nie cały padnie, czas nie padnie, na punkcie, nie, ponieważ, ponieważ na przykład seniorzy zadeklarowali, że będą Piastowi wierni. Mamy fantastyczne rzeczy do obejrzenia. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Oczywiście, tak? Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od roku, od roku 2005 powstał ten uniwersytet. Mamy sekcję filmową. Prowadziłam ją najpierw z koleżanką polonistką, panią magister Danutą Molin-Puczek. I to było na tej zasadzie, że przynosiłyśmy filmy na płytkach i wyświetlałyśmy w sali konferencyjnej. Ale potem to po prostu już straciło rację bytu i przenieśliśmy się do kina. I pan Mędroch po prostu potrafi załatwić wyświetlanie takich filmów, które są naprawdę bardzo wartościowe, oscarowe czy inne nagrodzone na festiwalach i krajowych, i zagranicznych. A ponadto mamy fantastyczną sprawę, mianowicie mamy
tak zwany cykl filmów, które się nazywają wystawy na ekranie. To są filmy dokumentalne produkcji angielskiej, które pokazują najwybitniejszych malarzy świata. Na ogół ich wystawy w różnych uznanych bardzo muzeach, ale też czasami się pojawi film biograficzny. Mieliśmy fantastyczny film biograficzny o Rafaelu Santim. Rewelacja. Mamy po prostu możliwość widzenia, że tak powiem, na ekranie wybitnych dzieł malarzy światowych. Można powiedzieć, że to trochę zasługa tego, tak? Że kiedyś pani była nauczycielką i zaszczepiła jakąś pasję w tych ludziach, którzy teraz, tak jak pani powiedziała, są w różnych miejscach i mogą trochę też się odwdzięczyć. Po prostu ja sobie nie przypisuję tutaj żadnej zasługi. To znaczy, liczby mówią swoje. Ponad 30 olimpijczyków na przykład, prawda? Co nie, jest? Olimpijczyków było 15. A, przepraszam. Tak, to olimpijczyków było 15. 15. Tak? Muszę powiedzieć tak. Pierwsza olimpijka. Pani Barbara Twardzik, obecnie polonistka w Koperniku, w roku 77. Ostatni olimpijczyk, niestety świętej pamięci, młody Olbricht Maciek, i to byli laureaci. Początek i koniec, tak mi to pięknie zafundowali, a poza tym no, było ich w sumie 15 i było różnie rok po roku, ale też było tak, że nie było ze dwa lata nie było olimpijczyków, prawda, a potem nagle było dwóch. Z olimpijczykami to jest bardzo specyficzna historia, ponieważ ja nigdy nikogo nie przypuszczam do olimpiad. Ja im zawsze mówiłam, jeżeli chcecie, to róbcie. Ja służę pomocą, ale ja też nigdy nie sugerowałam, co mają wybrać. Oni sami sobie wybierali, a wybierali te tematy, powiedzmy już, mówię o etapie centralnym. Wybierali trudne, wybierali literacko-filozoficzne, wybierali literackie związane ze sztuką. Także robili to sami, z sukcesami. I oni mi właśnie mówili po latach, że bardzo dobrze, że ja ich, co prawda padło tu słowo przymusiłam, ale to jest nieprawda, że ja ich zachęciłam do szukania. Tak. Pani jest też osobą, która szuka dalej, tak mi się wydaje. Ja zapytam jeszcze, wracając na chwilę do literatury i do dydaktyki literatury, jaką postacią z książki jakiejkolwiek pani chciałaby być? To trudne pytanie, bo tych postaci jest bardzo dużo. A ja nie mówię o kanonie, a chociaż właśnie, to jest pewna przewrotność losu. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku mnie zachęcono do prelekcji. Nie mówię wykładów, bo wykład to jest, powiedzmy sobie, stopień wyższy. Zrobiłam prelekcję o Rejmoncie w roku 17. Zrobiłam dwie prelekcje o Zbigniewie Herbercie, ponieważ rok 18 był rokiem Zbigniewa Herberta. I Zbigniew Herbert w kanonie był długo, od lat 80., mimo że niechętnie był widziany, prawda, jako poeta czy pisarz w ogóle czytany w okresach przed rokiem 89. Czyli Zbigniew Herbert był znany. Ale proszę sobie wyobrazić, że nastąpiła taka sytuacja, że zaproponowano mi, ja przeczytałam dwutomową biografię Andrzeja Franaszka, to było 2000 stron. Ja zaczęłam czytać na nowo wiersze, ja usłyszałam znakomitą recytację i ja się zafascynowałam Herbertem na nowo. I pomyślałam sobie, gdybym mogła kogoś spotkać, to chętnie spotkałabym pana Cogito. Tego, powiedzmy, niepokornego myślącego. A wzięło się to między innymi stąd, że w czasie studiów przyszło mi pisać pracę magisterską
z utworów wieku XVII. Taki był temat bardzo roboczy, Mesjady polskie XVII wieku. Proszę sobie wyobrazić, ja byłam wtedy dosyć, powiedzmy, taka zniechęcona, bo chciałam iść na seminarium do profesora Wyki, a profesor Wyka wyjechał za granicę na stypendium i dostałam się do profesora Ulewicza, który był specjalistą od literatury staropolskiej. Fantastyczne 2 lata. Fantastyczne. Ja już nie mówię w kontaktach bezpośrednich z profesorem, który nas prowadzał po wszystkich kościołach krakowskich, który nas prowadzał do filharmonii, do teatru, który po prostu przyjmował nas u siebie w domu, a gdzie jego matka podawała nam herbatę na porcelanie miśnieńskiej. No to było pewne przeżycie. No i te Mesjady, okazało się, że są tylko i wyłącznie wydania XVII-wieczne. Oczywiście w Bibliotece Jagiellońskiej, bo gdzieżby. 2 lata w Bibliotece Jagiellońskiej obcowania z książkami, których prawdopodobnie przez stulecia nikt nie miał w ręku. Jak sobie to uświadomiłam, to stwierdziłam, że to jest rzecz, która się nie wszystkim zdarza. No bo to łatwo pisać o literaturze współczesnej, jak mam ty. Co prawda ta praca nie była wybitna, bo to były wtedy takie prace typowo, że tak powiem, informacyjne, prawda? Nie było takiego nurtu badawczego, jaki istnieje dzisiaj. Ale ten sentyment do wieku XVII pozostał. I te paskalowskie cogito ergo sum i ta paskalowska trzcina myśląca, ona we mnie cały czas żyje. I stąd pan Cogito, który przecież od Paskala wziął swoje imię, to jest bohater, z którym gdyby można było, powiedzmy, cofnąć czas i przenieść się w inną rzeczywistość, chętnie bym porozmawiała. Myślę, że to najlepsza puenta tej rozmowy. Ja byłem zasłuchany i myślę, że ten imperatyw moralny, który jest u pana Cogito i cała sfera takiej racjonalności i podejścia z szacunkiem do drugiego człowieka towarzyszy i towarzyszyła pani zawsze też w pracy. Czego można życzyć w tym roku, 2020, pani? Podróży. I po drugie, no, pracuję nad taką książką, którą bym chciała nazwać książką życia. To są moje dawne zapiski z tak zwanej, sama to nazwałam po tuwimowsku, szuflady pamięci. To jest trochę wierszy, a wiersze piszę dla siebie, dla tych, którzy chcą czytać po prostu. To pani życzę tego, żeby ta książka ujrzała światło dzienne. Sobie życzę i innym, żebyśmy mogli przeczytać coś, co znajduje się w szufladzie pamięci pani Joanny Gawlikowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w bibliotece, ale nie tylko. Jak zawsze w bibliotece. Dziękuję. Naszym gościem była pani Joanna Gawlikowska. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.